Ja dzisiaj na uwielbieniu widziałam taki obraz. Śpiewaliśmy, że Bóg jest wierny, mocny, potężny. Zobaczyłam rycerza, takiego ciężko zbrojnego rycerza, stojącego z wielkim mieczem. Takiego z filmu o królu Arturze. I pierwsza moja myśl, a to Ty jesteś Boże. Później sobie pomyślałam, nie, to może Artur. Ale później stwierdziłam, dobrze, zadam Ci pytanie, kto to jest? I Bóg mówi, to Ty. Amen. I w tym momencie zobaczyłam wielu takich rycerzy. I zobaczyłam, że każdy z nas wydobył miecz słowa ze skały objawienia. I gdy już go mamy, to mamy nie cofać się w ogóle, nie udawać, że go nie mamy. Tak jak w jednym z filmów widziałam właśnie, że król Artur wyciągnął ten miecz i się bardzo zdziwił, że w ogóle coś takiego się stało i chciał go z powrotem schować do tej skały. Nie chciał wziąć odpowiedzialności. I wiem, że to jest słowo do mnie, że mamy wziąć odpowiedzialność. Mam wziąć odpowiedzialność za ten miecz. Amen.